Za moment dojdziemy do sedna sprawy, ale może na chwilę, dosłownie na chwilę. Gdzie się znajdujemy? Gdzie prowadzimy tę rozmowę? Znajdujemy się na terenie kina, przyszłego kina, w zasadzie już prawie kina, bo brakuje nam tylko foteli. Kina w Piszczacu, taki powrót do przeszłości, bo kiedyś mieliśmy już tu kino, to było takie kino z prawdziwego zdarzenia. To jest, tak jak mówię, takim nawiązaniem, taką namiastką, bo tu będzie tylko 30 miejsc. Niemniej jednak myślę, że to będzie taki fajny, coś nowego, coś fajnego, coś dla wszystkich, bo tu znajdą swoją, będą mogli oglądać filmy, bajki, dzieci, dorośli. Myślę, że będą organizowane także seanse takie sentymentalne, trochę powrót do starych filmów, ale to już wszystko, że tak powiem, we władzy dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Dobrze, to się wyjaśniło. Ten powrót do przeszłości w Piszczacu ostatnio bardzo mocno na topie. Panie Wójcie, 25 stycznia odbyła się sesja Rady Gminy Piszczac i bardzo ciekawa uchwała została podjęta. Jaka to uchwała? Jest to uchwała o rozpoczęciu konsultacji w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowości Piszczac. Oczywiście jest to taka uchwała pierwsza, rozpoczynająca ten cały proces. Tak jak zawsze zaznaczam, nie jest to moja ambicja, jest to po prostu możliwość powrotu do struktur miejskich. Natomiast na ten temat chciałbym, żeby wypowiedzieli się mieszkańcy i będzie to dla nas, dla mnie, dla całej Rady Gminy taka baza, główna baza i główny głos w całej tej sprawie. Powrót. Sprawiedliwość dziejowa, 1863 rok, odebranie praw miejskich Piszczacowi. Tak, rzeczywiście po powstaniu styczniowym władze carskie odebrały ten przywilej. Teraz mamy nadzieję, że powróci, o ile, tak jak mówię, mieszkańcy wypowiedzą się na tak. Domyślam się, że prawdopodobnie pójdzie to w tą drogą, że miasto i gmina, prawda, łącznie. Tak, będzie to, rozdzielać samorządy. Nie, będzie to gmina miejsko-wiejska. W zasadzie zmieni się to tutaj tylko nazewnictwo, bo cała struktura administracyjna pozostanie taka sama. Nie będzie tutaj jakiejś dwuwładzy, wójta i burmistrza. Będzie jedna głowa całego terenu i rada w takim samym składzie 15-osobowym. Jak mniej więcej Wy spodziewalibyście się, żeby wyglądał harmonogram czasowy tego przedsięwzięcia? Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli ten pierwszy etap, czyli konsultacje, które rozpoczną się już niebawem, ponieważ wraz z nakazami podatkowymi pójdzie do mieszkańców informacja w formie ankiety, na którą trzeba będzie, jeśli każdy będzie chciał odpowiedzieć, i będzie także ulotka informacyjna, mówiąca o tym, jakie są plusy i rozwiewające także pewne wątpliwości, bo to też się bardzo, nasuwa się bardzo dużo pytań. Ja także dostaję bardzo dużo pytań, szczególnie jeśli chodzi właśnie o podatki, o tą dwuwładzę. Tam będzie wszystko dokładnie wyjaśnione, jak to wygląda. A na wszelkie pytania postaramy się odpowiedzieć, jeśli ktoś takie będzie miał dodatkowe. Te ankiety wracają do Urzędu Gminy. Tak. Jak, co dalej? Co dalej? No, wynik tej ankiety będzie rzutował na dalsze etapy powrotu tych praw miejskich. Wiemy, że tak naprawdę to przecież dokonuje oceny głównie rząd i to premier wydaje odpowiednie instrukcje. Ja tylko dopytam właśnie o to mi chodziło głównie. 1 stycznia którego roku pan wójt, mieszkańcy, urząd gminy chcieliby, bądź ci, którzy są tym zainteresowani, który to mógłby być rok nadania praw miejskich? Jeśli mieszkańcy wypowiedzą się na tak i wszystkie procedury, zdążymy ze wszystkimi procedurami, a wszystko na to wskazuje, to tą datą odzyskania praw miejskich będzie 1 stycznia 2024.